Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam pytanie do przedstawicieli opozycji. Dlaczego tak boicie się zmiany kodeksu karnego, która tylko dookreśla kary za zachowanie barbarzyńskie wobec Kościoła katolickiego, ale też i innych wyznań? Gdyby nie wasze barbarzyńskie, prymitywne zachowania, jakie zaistniały w przestrzeni publicznej, to przecież tego projektu ustawy by nie było. I przyjmijcie do wiadomości, że krzyż w tej sali był i będzie. A dlaczego? Bo Polska wzięła się z Chrztu Świętego, a Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków. I to są fakty historyczne. A kardynał Wyszyński powiedział, jeżeli przyjdą zniszczyć ten kraj, to zaczną od Kościoła katolickiego, bo Kościół jest fundamentem naszej ojczyzny. I dlatego uderzacie w Kościół katolicki, bo wcale nie jesteście za wolnością. Jako katolicy nie możemy i nie pozwolimy, aby w naszej ojczyźnie był obrażany Bóg. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.